Witam serdecznie, znajdujemy się przed szkołą numer 7 w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. Witam wszystkich, znajdujemy się przed budynkiem Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. Ze mną jest Ewa Dabosz. Dzisiaj piszą maturę z języka, z matematyki, wczoraj był język polski. No troszkę stresik zżerał. Dużo czasu poświęciłaś na naukę? Pani z matmy nas bardzo solidnie przygotowywała. A co, jakie plany po maturze? Po maturze myślę o jakimś studium, zależy od wyników. Next, wyłącz. Dawaj to. Masz? Witam, jesteśmy z Agnieszką przed zespołem szkół gastronomicznych. Jak tam nastawienie przed maturą? No bardzo dobrze, mam nadzieję, że pójdzie jak najlepiej. No powiedzmy, że przez 4 lata to jakoś tak wyszło sporo tej nauki. Pozytywne, chociaż chyba bardziej jednak stresuję się przed tym wystąpieniem niż przed samą maturą. Nic się nie uczyłem, dlatego mam nadzieję, że będę mieć farta. Ja myślę, że 30% powinno być. To może obawiam się z matematyki wszystkiego, ponieważ... 3 razy 3. 9. Pierwiastek 47. Ile? 49. To 7. I ostatnie pytanie na koniec. Ale nie, ty już kamerujesz? Po co? Wiesz, że mam małą baterię, mam jeszcze dwie szkoły obejść. Macie nastawienia? Boję się, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Pozytywnie, bez stresu. Liczymy na 30%. Tak, regionalnej TV, kanał 140. A kiedy? Nie wiem kiedy właśnie. Wojciechu, tak się mówi. Jak ci poszła matura? No dobrze, na pewno lepiej niż w zeszłym roku, że tak powiem. Mam nadzieję, że tym razem zaliczę. No jak dla mnie był łatwiejszy, przygotowywałem się ze 2 miesiące, no i myślę, że poszło. A jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, egzamin dojrzałości z angielskiego, jakie nastawienie? Bardzo dobrze, czuję, że może być bardzo dobrze, chociaż patrząc po dzisiejszej maturze uważam, że była bardzo trudna z matematyki, z polskiego też była trudna. Pomachaj do kamery, Agnieszka. A koleżanki i koledzy zadowoleni z wyników? Jeszcze nie ma wyników. Maturę z matmy i z polskiego mamy już za sobą. Czy było łatwo, czy trudno? Każdy myśli inaczej. Dopiero się okaże. Przed nami angielski. Przed nami matura z języka angielskiego. Stoimy przed Słowakiem i rozmawiamy z... Oskarem. Oskar, jak tam stres przed maturą z angielskiego? Jesteś przygotowany? W sumie przygotować się nie musiałem, właściwie przyszedłem tu jako sprzątaczka, pozamiatać, tak? Nie, byłem w Anglii parę lat, także nie mam żadnego stresu przed angielskim. Gorzej było z poprzednimi, ale teraz formalność. Jak poszła ci matura z języka angielskiego? Myślę, że tutaj nie było akurat problemu. Matura z języka angielskiego była dosyć prosta. Znajdujemy się przed techniką numer 3 w Bielsku-Białej. Z niecierpliwością czekamy na tegorocznych absolwentów. Jakich pytań się spodziewaliście? Odnośnie matmy i polskiego. No, spodziewałem się, chodziły słuchy, że miało być przedwiośnie albo chłopi, jednak okazało się, że były dziady na wypracowaniu. Mi, 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 mi.